Cześć, witajcie w środowym odcinku programu cyklicznego. No, pewnie się domyślacie, news dnia wczorajszego jest tylko jeden. Michał Kwiatkowski zwyciężył w klasyfikacji generalnej wyścigu Tirreno Adriatico. No i można śmiało powiedzieć, że jest to największy triumf polskiego zawodnika w tak prestiżowym wyścigu etapowym. Michał najwidoczniej musi czuć, że jest w bardzo dobrej formie, bo już zapowiada walkę w wyścigu Mediolanu Sanremo. No trzeba powiedzieć, że stawia sobie bardzo wysoką poprzeczkę, no bo to będzie bardzo ciężki wyścig. Niemniej jednak na pewno z takim zwycięstwem jak w Tirreno Adriatico, no na pewno z Michała jakaś tam presja schodzi, którą może nawet nie wywierają na nim jacyś inni ludzie, tylko pewnie on sobie sam stawia jakieś wysokie cele. No i teraz na dużo większym luzie może się ścigać przez cały sezon, a to może wróżyć bardzo dobre wyniki. Teraz odchodzimy od szosy i wracamy jeszcze do Pucharu Świata w RPA, bo tam można było zauważyć, że zarówno Paulin Ferrand-Prévot, jak i Mathieu van der Poel ścigali się na nowym prototypie Fulado XC od Canyona. No i oczywiście będzie to zapewne nowa wersja modelu Lux. W tym rowerze będzie trochę zmieniony układ dampera, bo widzimy go równolegle do górnej rury, a nie tak jak było ostatnio pionowo. No jeśli chodzi o jakieś szczegóły, to póki co chyba nie ma co wróżyć za bardzo. Jest kilka zdjęć w internecie, gdzie można jakieś tam szczegóły zawieszenia sobie podejrzeć, ale to na razie chyba nie za bardzo jest o czym mówić. Czekamy na oficjalny komunikat prasowy od firmy Canyon. Natomiast z innych nowinek sprzętowych to Shimano pochwaliło się, że robi mały facelifting, jeśli chodzi o swoje najbardziej budżetowe grupy osprzętu. Mowa tutaj oczywiście o Acerze, Altusie i Alivio. Jeśli chodzi o zmiany w tych grupach, no to trochę zostały zmienione korby, mają troszeczkę inny wygląd i będą dostępne w stopniowaniach 2x9 i 3x9. No i taką istotną zmianą jest to, że będzie w nich dosyć prosto wymieniać zębatki, więc będzie można sobie trochę łatwiej to robić niż było dotychczas. No teraz to było takie dosyć problematyczne w tych niższych grupach. Natomiast trochę ważniejsza rzecz, jeśli chodzi o te tańsze grupy, jest taka, że dostają one piasty z tak zwanym boostem, czyli przednie piasty będą dostępne w szerokości 110, a tylne o szerokości 148. A to może oznaczać, że w jakichś tam bardziej budżetowych rowerach pewnie zobaczymy też koła Shimano właśnie z szerszymi oponami, z większą sztywnością i tak dalej. No fajnie, że te technologie z wyższych grup zostają jakoś tam przełożone do tych niższych. No ale oczywiście cały czas czekamy na nowego XTR-a. W dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was do kolejnego odcinku w piątek. No, na dzisiaj się już żegnam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.